zaczynamy. Pokroić boczek w paski, dodać czosnek rozgniczony nożem, 3-4 liście laurowe oraz szczyptę majeranku. Czosnek jest. Do liścia laurowe najpierw. Do garnka. Kroimy boczunio. Paski, ale ładny. Ale ładny boczek. Ten jest na pewno, że jest wędzony. Tylko, że ten jest troszkę inny niż te, które są w Polsce. No ale nic. Kroję go na takie grubsze paski. Tam w przepisie u Karola. Wiem, że on kroił na takie cięższe. No tam był inny troszeczkę. No ale zrobimy go w ten sposób. Ja już kiedyś robiłam taki żurek właśnie, ten barszcz biały z takiego boczku. Poza tym teraz, tak, to ja robię z przepisu na barszcz biały, natomiast ja kupiłam zakwas na żur. Więc tak naprawdę to będzie żur. Nam boczuś gotuje pięknie. Tak ma się gotować przez 20 minut. Jajeczko nam się ugotowały. I teraz zabieramy się za ziemniaczki. Mam British Baby Potatoes. Ziemniaczki kroimy w 2-centymetrowe kawałki, więc ja już je sobie pokroję w sumie może w takie właśnie. A ja ją opalam w taki właśnie sposób, żeby ona tutaj się od spodu przypieka. Kładę ją po prostu, obkładam na palniku, na takim gazowym i ona się, o widzicie, tam się tak ładnie przypala. Więc ja już tutaj w międzyczasie wyjęłam, właściwie odcedziłam ten barszczyk po to, żeby wyjąć liść laurowy, te wszystkie rzeczy, które się tam gotowały, tą cebulkę, bo ona już oddała smak oraz boczek i boczek będę teraz kroić. A w międzyczasie te ziemniaczki wędrują do... Kroję boczek, wyciągam ten boczek z tego, żeby dać tej cebuli, tą cebulę sobie już odkładam. Jak ten boczuś z cebulką przecudownie wygląda i przecudownie pachnie. On się teraz tu podsmaża na oleju.
czas. To jest czas na ziemniaczki, więc ziemniaczki się już gotują. Gotują się w żurku. I zaraz jeszcze tylko podsmażę z minutkę i całe to powędruje do żurku. No wspaniałości. Coś wspaniałego. Mamy żur. Żur na zakwasie. Kupiłam go w polskim sklepie. Pół litra. I teraz, zgodnie z przepisem, dodajemy zakwas do zupy. Pół litra mieszać od czasu do czasu. Dobra. To dodajemy go. Po dodaniu żuru, no wygląda to już tak jak gęsty. I jest i cebulka, jest i boczuś, są ziemniaczki ugotowane, no i ten teraz zakwas, pół litra dodane. No i wygląda to i pachnie już fenomenalnie, a to jeszcze nie koniec, ale jaki on już jest gęsty. Ale jeszcze będziemy go zagęszczać zgodnie z przepisem. Drobnie widelcem. Czyli będę dawała chrzan. A teraz jeszcze wrzucam te białka pokrojone. Jest pięknie, więc tutaj teraz 4 czubate. Zobaczcie, jaki on jest gęsty. 2, 3 i 4. Tak naprawdę to niewiele zostało. Ja nie wiem, czy nie dodać w ogóle wszystkiego. I teraz ja to mieszam. No zobaczcie, po prostu tylko jest tak dużo, że aż mi się w garnku nie mieści. On jest gęściutki, on jest zabielony, on jest zagęszczony, ma ziemniaczki, ma cebulkę, ma boczek, ma chrzan, 4 łyżki chrzanu, chyba nawet zrobię więcej, no i jest coś cudownego. I teraz on jest tak naprawdę już gotowy, ja zaraz go przelewam do pojemnika i będzie gotowy na serwowanie jutro.